Mecenasem magazynu Dasz Bur jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor marka Blazer, producent modelu R8. Cześćki, namibijski poranek wita nas. Tak samo jak ja witam się z wami w dzisiejszym odcinku magazynu łowieckiego Dasz Bur. Wyruszamy na polowanie, idziemy po sprzęt, spotkamy się z naszym przewodnikiem, zobaczymy co dzień przyniesie. A dzisiejszy dzień przyniesie sporo emocji. Zaczynamy bowiem nasze pierwsze polowanie na czarnym lądzie. Wszystko co nas dzisiaj spotka będzie dla nas prawdziwą nowością, dlatego z ogromną ciekawością będziemy połykać kolejne minuty dzisiejszego polowania. A zacznie się dość niespodziewanie i szybko, ale wszystkiego dowiecie się zostając z nami przed telewizorami. Zapraszamy na Dasz Bur, a raczej Dasz Busz, czyli drugi odcinek ze specjalnej serii o naszym niezapomnianym safari w Namibii. A więc nareszcie, chciałoby się rzec, po pierwszym dniu spędzonym na strzelnicy i małym rekonesansie po okolicy przyszła pora na prawdziwą weryfikację naszych możliwości w prawdziwym, dzikim afrykańskim buszu. Polowanie zaczyna się od pobrania sprzętu i zbiórki przed głównym budynkiem. Na terenowe auta oprócz myśliwych trafiają skrzynki z napojami, zapasowe koło i pies tropiący. Ten ostatni, tak jak my, nie może doczekać się początku polowania, a to na szczęście już bardzo blisko. Jesteśmy już przygotowani, ze sobą mam już broń w kalibrze 300 Winchester Magnum, amunicję RWS-a w tym samym kalibrze, no lornetka Zeissa, samochód na nas czeka, pies, no i przewodnik, który zawiezie nas, mam nadzieję, w to miejsce, gdzie spotkamy upragnionego oryksa. Ciepła kurtka, czapka, rękawiczki i koniecznie ciemne okulary. Do tego druga czapka, tym razem z daszkiem, którą założymy jak słońce podniesie się nieco wyżej. Niska temperatura o poranku i po zachodzie słońca to normalna rzecz podczas afrykańskiej zimy. A że jedynie o tej porze roku polowanie w Namibii ma sens, tak ważne jest zabranie ze sobą ciepłego ubrania. Ale o niezbędnych w Afryce rzeczach jeszcze porozmawiamy. Wyruszyliśmy z lodży. Jedziemy samochodem z odkrytym dachem. Nasz przewodnik siedzi sobie na dole, jest osłonięty od tego wiatru, który smaga nasze twarze. Jest naprawdę zimno, podskakujemy na nierównościach. Generalnie jazda ekstremalna. Dobrze, że zabrałem jednak tą ciepłą czapkę na głowę, bo inaczej nie byłoby lekko. Strusie pędzi wiatry z boku, na prawej flance, zwiały przed samochodem, a my jedziemy dalej. Nie ujechaliśmy za daleko, kiedy to naszym oczom ukazało się stado springboków, które u nas nazywane są skocznikami antylopimi. Chwilę później ujrzeliśmy pierwszy na tym polowaniu złom, choć niestety nie w tym myśliwskim znaczeniu. Przed opuszczeniem terenu objętego zakazem polowań pomocnik profesjonalnego myśliwego sprawdza wiatr. To po to, żebyśmy wiedzieli, od której strony podejść miejsce, w którym nasz przewodnik spodziewa się zwierzyny. Tutejsze antylopy są wyjątkowo płochliwe, dlatego auto opuszczamy na długo przed dotarciem na miejsce polowania. Zatrzymaliśmy się, bo widzieliśmy pierwsze antylopy, na które możemy polować. Zaczynamy podchód. No to zaczynamy. Przemek czuje duży skok adrenaliny, a nasz wyjątkowo opanowany prowadzący, Olaf, sprawdza jeszcze raz kierunek wiatru. Wiatr ma tutaj podwójne znaczenie. Oczywiście pozwala zwierzynie wyczuć zapach człowieka, co spowoduje zwiększenie jej czujności, bądź po prostu ucieczkę.
ale przede wszystkim w tym pustynnym klimacie jest doskonałym nośnikiem dźwięku, jaki może wydobywać się spod naszych stóp. Pod nogami wala się bowiem pełno suchych gałązek i drobnych, chrupiących pod butami skał. Choć między tym wszystkim dominuje inny, chrupiący element. Antylopie zeschnięte bobki. Po chwili nasz przewodnik dostrzegł coś między gęstymi krzakami. Mimo że o tej porze roku drzewa w większości pozbawione są liści, ich gęste gałęzie często uniemożliwiają skuteczne rozpoznanie celu. A bez tego nie ma mowy o strzale. Tym razem będziemy więc musieli zrezygnować i spróbujemy podejść trochę bliżej. Teraz musimy poruszać się wyjątkowo cicho. Idziemy gęsiego, aby być mniej widocznym dla znajdującej się przed nami zwierzyny. Oby tylko nie wydał nas spoglądający na wszystko z góry dzioborożec żółtodzioby. Choć żółtodziobów w okolicy jest tego poranka znacznie więcej. Pierwsza antylopa, którą spotkaliśmy. No i pierwszy strzał. Widziałem, że dostała. Teraz musimy trochę odczekać. 300 Winchester Magnum robi swoje, ale pójdziemy po psa i dopiero będziemy ją podchodzić. Strzelałem na jakieś 100-140 metrów. Emocje na afrykańskiej ziemi. Pora wedrzeć się jeszcze głębiej w busz. Strzał wyglądał na pewny, więc mamy nadzieję, że nie trzeba będzie długo szukać pierwszej afrykańskiej zdobyczy pana redaktora. Strzelaliśmy spory kawałek od drogi, ale jak tylko odnajdziemy antylopę, nasz pomocnik ruszy po nią autem przez busz. Najpierw jednak czas na przeczesanie terenu. W tym pomoże nam czworonożny tropiciel. Idziemy na zestrzał, gdzie stało gnu, tam gdzie oddałem do niego strzał. Popatrzymy, w którą stronę poszło, no i spróbujemy je odnaleźć w buszu. Tutejsi myśliwi są niesamowicie bystrymi obserwatorami. Potrafią doskonale odczytać to, co mówi im podłoże. Dają szansę wykazać się psu, ale jednocześnie cały czas kontrolują jego poczynania. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Jasna krew, więc wygląda na to, jakby strzał był nieco za wysoko. Za wysoko? No nie aż tak bardzo, ale poszło odrobinę za wysoko. Olaf jest doskonałym myśliwym z wieloletnim stażem, więc ufamy mu w 100%. Ma natomiast jedną malutką wadę, o której zresztą sam wspominał. Zawsze chodzi najkrótszą drogą. Niestety w tych warunkach często oznacza to również tę najtrudniejszą trasę. Dlatego lądujące co chwilę na ziemi okulary czy czapki to na polowaniu z nim normalka. Na szczęście mimo lekkiego zgórowania strzał okazał się bardzo skuteczny i już po chwili byliśmy przy naszej zdobyczy. Znaleźliśmy farbę i doszliśmy do gnu, które przeszło kilkanaście metrów od miejsca, w którym do niego strzelałem. No i z tyłu leży moja pierwsza afrykańska zdobycz. A więc afrykańskie safari zaczęło się dla pana redaktora bardzo obiecująco. Nie jest to co prawda wymarzony oryks, ale antylopa gnu to też bardzo piękne trofeum. Cóż mogę powiedzieć, dziękuję święty Hubercie za to, że się udało na afrykańskiej ziemi. Antylopa, którą pozyskaliśmy, nie jest jakimś starym osobnikiem, no ale myśliwy profesjonalny zdecydował, że możemy ją odstrzelić. Ma około 3 lat, no i nadawała się do odstrzału. Ja nie podejmuję decyzji, ja tylko ciągnę za spust i decyduję o tym, kiedy wypuszczę kulę. No udało się, strzał był skuteczny i na tym to wszystko ma polegać. Kiedy już dostaniemy informację, że mamy strzelać, nie możemy się zastanawiać, robimy to skutecznie, tak żeby zwierzę maksymalnie szybko uśmiercić. Thank you very much. Dasz Bóg. Dasz Bóg. Thank you. To było bardzo szybkie polowanie, bo tak naprawdę wyjechaliśmy jakieś pół godziny temu i udało się szybko dojść naszą zdobycz. Perfect. Doskonale, dziękuję bardzo.
jest. Kolega Andy jest pod wrażeniem zdobyczy Przemka. Teraz to on będzie miał okazję zapolować. Najpierw jednak trzeba naszą antylopę przygotować do uwiecznienia na pamiątkowej fotografii. To ważne, by zwierzę prezentowało się godnie. Polowanie to przecież nie zabawa w strzelanego, tylko poważne zajęcie dla odpowiedzialnych ludzi. Pierwsza sesja zdjęciowa w Afryce już za mną. Na początek gnu, Blue Heart the Best. Na szczęście udane polowanie, bezpieczne, szybki strzał. Zachęcam was do tego, żebyście sami spróbowali. Naprawdę warto, dla mnie emocje wielkie. Rozmawialiśmy z przewodnikiem o tym, jak należy strzelać w Afryce. Gdy będziemy podchodzić oryksa, niektórzy myśliwi, którzy tu przyjeżdżają, strzelają oryksa na kark. Jednak jest to bardzo niebezpieczny strzał, gdyż te wszystkie ważne organy, tchawica, są bardzo nisko położone u oryksa i strzał na kark powoduje, że on się tylko otrzepnie, strzelamy na tak zwane puste i on sobie idzie dalej. Wszystkie zwierzęta w Afryce strzelamy na komorę, po to, żeby maksymalnie szybko je zatrzymać w miejscu. Tutaj nie ma czasu i miejsca na to, żeby podchodzić nie wiadomo jak długo. Poza tym w takim terenie, gdzie każda roślina ma kolce, no nie jest to najprzyjemniejsza i najbezpieczniejsza sprawa. Za to dla miejscowych samochodów to żadna sprawa. Przejazd przez bezdroża usiane kolczastymi krzakami i małymi drzewkami nie stanowi dla naszej terenówki najmniejszego problemu. Oczywiście brawa należą się także kierowcy, który mimo braku wspomagania sprytnie manewruje tym niemałym przecież autem. Ale o tutejszych samochodach jeszcze zdążymy porozmawiać w kolejnych odcinkach. Teraz trzeba nasze gnu przygotować do transportu. Miejscowi w tym celu pozbawiają upolowane zwierzęta żołądka, który u afrykańskich antylop jest niesamowicie wielki. Wypchany po brzegi suchą trawą stanowi sporą część wagi takiego gnu. Tymczasem nieopodal jeden ze springboków zademonstrował nam swój popisowy numer, czyli skok w bok, a właściwie w górę. Nie wiadomo tak do końca, dlaczego te antylopy zachowują się właśnie w ten sposób. Wiadomo za to, że pora ruszać dalej, bo polowanie dopiero się zaczęło. Zwierzyna załadowana na pakę, samochód wyjedzie, my sobie spokojnie wyjdziemy na drogę, no i podążamy dalej, żeby znaleźć oryksy. Robi się na tyle już ciepło, że trzeba zdjąć trochę z siebie, bo tutaj za chwileczkę będzie bardzo gorąco. Czapka już taka mi się raczej nie przyda, tylko okulary i czapka z daszkiem. Trzeba zdjąć te kilka warstw, żeby było przyjemniej. To, czy w piekącym afrykańskim słońcu może być w ogóle przyjemniej, to się dopiero okaże. Na razie jest jeszcze poniżej 20 stopni, ale im bliżej południa, tym bardziej wskazania termometru będą zbliżały się do 30. A w tych warunkach o cień jest, zdaje się, wyjątkowo trudno. Chłodzi się więc jedynie w podróży. Podróż, jak już wiecie, nie odbywała się w komfortowych warunkach, ale to żadna wada tego polowania. Wręcz przeciwnie, mamy z tego niezłą frajdę. A pojawiająca się co chwilę tuż obok nas zwierzyna przysparza dodatkowych emocji. Ot jak choćby największe wśród antylop elandy. Schodzimy z samochodu, żeby podejść kawałek, bo widzieliśmy antylopy i być może gdzieś w oddali czai się oryks. Tym razem szansę na strzelanie będzie miał Andy, który jest ze mną w grupie. No ja tym razem tylko asystuję, ale dzięki temu będę mógł wam poopowiadać, co się dzieje i jak to wszystko wygląda z mojej perspektywy osoby, która jest za polującym.
Po kilku minutach wędrówki przez kompletnie wypalony słońcem burz, nasz PH, jak mawiają na profesjonalnych myśliwych tubylcy, zaczął się dokładnie rozglądać. Alarm okazał się jednak fałszywy i po chwili maszerowaliśmy dalej. Byliśmy chyba już coraz bliżej celu, bo wyraźnie zwolniliśmy tempo i nastał etap cichego skradania. Od tego momentu nikomu nie ma prawa strzelić pod butem żadna gałązka. Kopanie kamieni też jest wykluczone. Zachowujemy się bardzo cicho, idziemy powolutku, bo co chwilę pojawiają się jakieś antylopy, ale nie te, na które możemy polować. Przed chwileczką mieliśmy springboka, mieliśmy czarne gnu, na które nie polujemy. No i jesteśmy trochę zaniepokojeni, dlatego że ten wiaterek nam non-stop kręci i musimy tak zachodzić bokiem. Podobno gdzieś dalej są oryksy, no i te antylopy mogą je spłoszyć, więc trzeba się naprawdę po cichutku zachowywać, jak na polowaniu w Europie. Po raz kolejny robimy przystanek. Uważna obserwacja terenu nie przynosi pozytywnego efektu. Zdaje się, że coś spłoszyło antylopy. Być może była to nasza dość liczna, a co za tym idzie, rzucająca się w oczy ekipa. Ślady na piachu wskazują, że jeszcze przed chwilą zwierzęta przebywały w tym miejscu. Pomocnik naszego przewodnika odłączył się od naszej grupy, poszedł po samochód, bo doszliśmy z powrotem do drogi, przeszliśmy kawałeczek przez burz. Wszędzie, gdzie tutaj się poruszamy, musimy uważać nie tylko na to, żeby nie narobić hałasu, żeby nie zahaczyć gdzieś rękoma albo głową o kolce, ale także musimy patrzeć pod nogi, bo tam strzelają gałązki, ale są też ostre kolce, które mogą nam się wbić, nawet w buta, więc to wszystko jest, kurczę, niebezpieczne. Nie licząc czarnej mamby, którą też możemy tutaj spotkać. Oby pan redaktor nie wykrakał nic takiego. Czarna mamba to prawdziwy postrach afrykańskiej ludności. Jest to jeden z najbardziej jadowitych węży na świecie. Do tego jest bardzo szybki, niezwykle gibki i potrafi pełzać z prędkością 20 km na godzinę. A podnosi się na wysokość dorosłego człowieka. Zatem może skończmy czym prędzej wywoływać wilka z lasu. To znaczy mambę z buszu. Pełzający morderca się nie pojawił, ale za to uaktywnił się inny cichy zabójca – słońce. Po kilku godzinach przemieszczania się po łowisku zaczyna być uciążliwie. W jego blasku wspaniale prezentują się fantastyczne kopce termitów i finezyjne gniazda wikłaczy, które mają strzec ich potomstwa przed jadowitymi wężami. Znów te wstrętne węże. Nagle PH woła wszystkich i pokazuje coś między krzakami. Okazuje się, że trafiliśmy na kilka miejscowych dzików. Mają akurat ucztę, więc jest okazja, żeby podejrzeć, w jak charakterystyczny sposób spożywają trawę. Nie pochylają łba, tylko klękają na przednich kończynach. Nie tylko to odróżnia je od naszych europejskich dzików. Mają charakterystycznie spłaszczony, wydłużony łeb i duże, masywne kły. No i chyba najbardziej rzucająca się w oczy różnica – pokrycie skóry. Guźce, tak jak nasze domowe świnie, należą do skinów i nie posiadają gęstej szczeciny. Kiedy my obserwujemy pasące się guźce, te, zdaje się, zainteresowały się naszą obecnością na ich terenie. Te sympatyczne zwierzęta są pod specjalnym nadzorem. Panująca od 2 lat susza sprawiła, że populacja afrykańskiej dzikiej świni spadła tutaj aż o 60%. Dlatego podjęto akcję kopania dodatkowych studni i budowania sztucznych zbiorników, z których w trakcie panującej suszy mogłyby korzystać także inne zwierzęta. Być może to właśnie te zabójcze warunki sprawiły, że guźce się nas nie boją i szukają u nas ratunku. Spokojnie, świnki, dopóki na tym terenie znajdują się ludzie, będą wam pomagać w trudnych chwilach. No oczywiście kiedyś będziecie mogły się odwdzięczyć. Warthog, dzik afrykański, guziec, były bardzo blisko. Podeszły nawet nas pooglądać, bo my chcieliśmy je obejrzeć, to one chciały zobaczyć nas. No w końcu tutaj gości z Europy nie mają pewnie zbyt często. Nie będziemy się guźcom wpraszać na obiad, a i one nie chcą za bardzo wchodzić nam w drogę, więc rozchodzimy się w pokoju. Nie tylko dla zwierząt ostatnie suche lata są zabójcze. Również rośliny mocno odczuły skutki braku deszczu.
Namibia jest w miarę bogata w podziemne zasoby wody pitnej, ale tutejsze organizmy żywe zdecydowanie wolałyby naziemne strumyki czy bajorka. Idąc przez afrykański burz, postanowiłem stanąć sobie w rzece. No ale jak widzicie, w tym momencie ona nie płynie. Jest tylko piasek. Ta rzeka jest pod spodem. Woda tędy sobie gdzieś tam ucieka. Natomiast w porze suchej, taka jak jest teraz, no nie ma tutaj zbyt dużo wody. Natomiast jak pada deszcz, ten strumień tutaj wije się, no i dzięki temu jest tutaj życie. Sielanka trwa zaledwie kilka godzin. Po tym czasie strumień wysycha, a do wody można się dokopać, o ile nie panuje susza. Transport podjechał, pakujemy się, nasz mały walking through the bush kończy się. Podjeżdżamy w inne miejsce poszukać oryksów, gnu. Któż to wie, co jeszcze spotkamy? Wyszliśmy z samochodu, bo zobaczyliśmy biegnące oryksy. Teraz będzie miał szansę znowu Andy. No ja strzeliłem gnu, więc trochę nie pasuje ten wiatr, który zawiewa w stronę tych oryksów, ale spróbujemy gdzieś je delikatnie podejść. Znowu byliśmy blisko, jednak gęste krzaki uniemożliwiły precyzyjne wycelowanie. Tu bardzo dużą uwagę przywiązuje się do tego, żeby strzał był maksymalnie pewny i nie poranił zwierzęcia, tylko szybko powalił. Stado oryksów uciekło, ale spróbujemy jeszcze je podejść. Jeśli nie odeszły za daleko, jest szansa, że znajdziemy je od zawietrznej. Musimy tylko być cicho. Nie ma mowy o wolnym skradaniu. Teraz trzeba wszystko postawić na jedną kartę. Nagle znów coś przemknęło między drzewami. Za szybko. Zbyt niewyraźnie widzieliśmy cel, żeby podjąć próbę strzału. Z tym trzeba będzie poczekać do kolejnej okazji, ale o tym, czy będzie to w tym miejscu, decyzję podejmie nasz PH. Mieliśmy już dwie próby, gdy Andy składał się do oryksa. Niestety wiatr, który kręci, no i że idziemy większą grupą, nie pomaga. Zobaczyły nas jeszcze springboki i spowodowały, że odskoczyły te oryksy trochę do przodu. No, chyba jednak tym razem zrezygnujemy i spróbujemy podejść z drugiej strony. Czyli odwrót i zmiana łowiska. Andy jak na razie ma mniej szczęścia niż pan redaktor i jeszcze nie miał okazji pociągnąć za spust. Może w innym miejscu powiedzie mu się lepiej. Do samochodu mamy niedaleko. To dobrze, bo wychodzone od rana kilometry zaczynają powoli doskwierać. Po dwóch próbach Andy'ego przemieszczamy się w inne miejsce. Co chwilę widzimy gdzieś tam uciekające oryksy, ale są zbyt młode. No i za chwileczkę pewnie znowu wykonamy mały spacerek, żeby podejść kolejną grupkę jakiejś zwierzyny. Tymczasem niespodziewanie, zamiast na antylopy, udało nam się trafić na małe kociaki baraszkujące z mamą pośród buszu. Nawet dla miejscowych nie jest to częsty widok. Przejeżdżając teraz właśnie przez burz, zobaczyliśmy w oddali dwa większe gepardy z czwórką młodych. No, były bardzo daleko, no ale samo to, że widziałem kształt tego kota i jak on jest duży w rzeczywistości, nie sądziłem, że gepard jest aż tak duży. Więc to jeszcze nie koniec polowania. Przed nami wspinaczka na wzniesienie ze skałek, z którego będziemy mogli obserwować okolice i lokalizować zwierzynę. Ale tego, czy Przemek i jego towarzysze łowów dostrzegą coś w gęstym afrykańskim buszu, dowiecie się już za tydzień, w kolejnym odcinku magazynu Dasz Bur. Do zobaczenia.